Mamy tutaj księżniczki Disneya, widzę Arielkę, widzę Królewnę Śnieżkę, Aurorę, Rozpunkę, widzę Bellę z Pięknej i Bestii i mamy też Kopciuszka. Witajcie kochani, witajcie na naszym kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. To jest nasz nowy film, mamy tutaj całe pudełko z księżniczkami Disneya, taki duży zestaw. To są figurki, mamy 6 sztuk z firmy Gumiland. To są figurki do zbierania, do zabawy. Także już je dla Was rozpakowujemy i po kolei sobie je obejrzymy. I zaczniemy może od Śnieżki, Królewny Śnieżki. To jest prawdziwy klasyk. Myślę, że wszyscy na pewno ją znają. Ma typowy strój dla siebie, żółto-niebieską suknię z bufkami i tym białym kołnierzykiem. Na włosach oczywiście ma swoją opaskę z kokardką. Chociaż w oryginale chyba ta kokardka była bardziej czerwona. Buty też ma żółte, tak jak widzimy. I co ważne, te figurki same stoją. Bardzo fajnie. Teraz przechodzimy do Aurory. Aurelii, przepraszam. Źle powiedziałam na początku, to jest oczywiście Aurelia. Tak wygląda. Też ma typowy dla siebie strój. Różową suknię. I zobaczcie, że większość tych księżniczek ma blond włosy. Trzy mają blond włosy, a reszta inne. Ma piękny złoty naszyjnik, piękną złotą koronę. I suknia, zobaczcie, jest bardzo długa. Kładzie się aż na podłodze. Ma piękne, długie włosy. Ale oczywiście Rozpunka ma dłuższe i teraz do niej przechodzimy. Ona jest właśnie znana z tych swoich pięknych, długich blond włosów. Akurat na tej figurce są zaplecione w warkocz czy w dobieraniec bardziej. Włosy są bardzo długie, sięgają aż do podłogi. Ma piękne zielone oczy, swojego przyjaciela kameleona na ramieniu. Nie pamiętam, jak się nazywał. Jeżeli Wy pamiętacie, to napiszcie mi w komentarzu, bo akurat wyleciało mi to z głowy. Zobaczcie, że jej oczy są prawie w tym samym kolorze, co jej kameleon. Ona ma na sobie suknię taką bardziej zwyczajną, nie jest już elegancka, z dłuższym rękawem. I jej, zobaczcie, wystają spod sukni stopy. A nawet trochę więcej. Stopy i kawałek łydki. Teraz przechodzimy do Kopciuszka. Ona ma piękną, elegancką, balową suknię. Przepiękna, brokatowa, bardzo długa, z rękawicami, rękawiczkami, też pięknymi bufkami u góry. Ma na głowie piękną, brokatową opaskę. Ma piękny naszyjnik, kolczyki, chyba jako jedyna z nich wszystkich nosi. I też zauważcie, że każda z tych księżniczek stoi w innej pozycji. Bardzo fajnie, bo każda jest inna. I wydaje mi się, że Królewna Śnieżka jest najcięższa. To jest Bella. Ma piękne, długie, brązowe włosy. Żółtą suknię, też z mnóstwem brokatu. U niej stóp nie widać, zobaczcie. Nie ma ich. Bardzo mi się podoba. W rękach trzyma malutką różową torebkę. Śliczna. I jako ostatnią mamy Arielkę. Ona ma piękne, czerwone, ogniste włosy. Tym razem też nie widać stóp, są tylko tutaj takie wytłoczone. Czyli każda z tych figurek jest inna. Nie są odlane jakby z jednej formy, nie są identyczne, tylko każda jest zupełnie inna. Arielka ma na sobie piękną zieloną suknię, też brokatową. Gdybym miała się zdecydować, która podoba mi się najbardziej,
Nie wiem. Wszystkie są przepiękne. Napiszcie mi, która Wam podoba Wam się najbardziej. Czy to Arielka, czy Bella, czy Królewna Śnieżka, czy Kopciuszek, czy Rozpunka, czy Aurelia. Na pewno macie swoją faworytkę. Mnie się podobają wszystkie. Piękna kolekcja. Fajnie, że wszystkie są od razu w jednym zestawie, że nie trzeba ich zbierać osobno, pojedynczo, po kolei. Ale jeżeli chodzi o moją ulubioną bohaterkę Disneya, to jest to Arielka. Ale nie wiem, czy jest najładniejsza z tych wszystkich figurek, bo wszystkie są właśnie bardzo ładne. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał. Jeżeli tak, to czekam na kciuki w górę, na Wasze komentarze. Piszcie, która Wam się podoba najbardziej i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, nie tylko o księżniczkach Disneya. Do zobaczenia!